Zaczyna się od tego, że Posejdon i Atena kłócą się pewnego dnia o to, kto ich zdaniem jest ulubionym Bogiem wśród ludzi. Ja daję im moc w wojnie i wiedzę. Kochanie, to ja daję im ładną pogodę i dni na plaży. Oczywiście, że wolą mnie. Dobrze, załatwmy to. Znajdują nowe zbudowane miasto, a Atena mówi do mieszkańców, kogo wolelibyście mieć za patrona: mnie czy Posejdona. Ich ciwi ludzie mówią. Wow, to nie zdarza się bardzo często. Ktokolwiek da nam najlepszy prezent może być naszym patronem. A Posejdon jest zestresowany, bo inni bogowie zawsze mu mówią, że jest najgorszy, jeśli chodzi o kupowanie prezentów, ale on myśli ciężko, a potem macha ręką i tworzy fontannę ze słoną wodą. Koledzy, darowałem was zapachem morza czego chcieć więcej, i ci ludzie nagle mają długie blond włosy i deski surfingowe. Atena przewraca oczami i mówi: Moi ludzie daję wam drzewo oliwne, z którego będziecie mogli zrobić oliwę. Ale oni wyglądają na nieprzekonanych, więc Atena dodaje i pizzę. Nagle wszyscy zaczynają myśleć, kim jest ta królowa. I tak Atena wygrała zakład, i tak powstały Ateny.